List do Rzymian, drugi rozdział, przeczytam od 9 wersetu. Rzymian 2:9. Tak utrapienie i ucisk spadnie na duszę każdego człowieka, który popełnia złe, najpierw Żyda i potem i Greka. A chwała i cześć i pokój każdemu, kto czyni dobrze, najpierw Żydowi, a potem i Grekowi. Albowiem u Boga nie ma względu na osobę, bo ci, którzy bez zakonu zgrzeszyli, bez zakonu też poginą, a ci, którzy w zakonie zgrzeszyli, przez zakon sądzeni będą. Gdyż nie ci, którzy zakonu słuchają, są sprawiedliwi u Boga, lecz ci, którzy zakon wypełniają, usprawiedliwieni będą. Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają. Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach, wszak świadczy o tym ich sumienie oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę. Będzie to w dniu, kiedy według Ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa. Pomódlmy się. Ojcze, jesteśmy przekonani, że Twoje słowo, które jest przed nami, jest tym, czego naprawdę potrzebujemy. Oto dlaczego przyszliśmy przed Twoje oblicze. I wiemy, że gdy jesteśmy tutaj, w Kościele, z Twoim otwartym słowem, które jest czytane, głoszone, to nie jesteśmy ani o krok bliżej zrozumienia Twojego słowa, póki Twój Duch Święty nie nawiedzi nas swoją przychylnością. Dlatego prosimy, napełnij nasze serca, duszę, też zrozumieniem Twojego słowa, abyśmy je kochali całym sobą i modlimy się o to w imieniu Jezusa. Amen. Paweł wcześniej, w tym drugim rozdziale, który zaczęliśmy rozważać, napisał, że Bóg odda każdemu według uczynków. Mówiliśmy już, że to nie oznacza zbawienia z uczynków. Mówiliśmy o tym, że człowiek zbawiony wyłącznie poprzez wiarę w Jezusa postępuje w sposób sprawiedliwy. Czyli uczynki są owocem zbawczej wiary. Prawdziwa wiara nigdy nie jest sama. Prawdziwa wiara zawsze ma rodzeństwo w postaci dobrych uczynków. Oczywiście, jeżeli ktoś powie, ale ja chcę być zbawiony z uczynków, no to standard Boży jest oczywisty. Musisz wypełnić wszystkie przykazania co do joty. Bez jakiegokolwiek nieposłuszeństwa. O tym czytaliśmy dzisiaj z listu Jakuba. Że kto złamie chociaż jedno przykazanie, jest przestępcą Bożego prawa. Apostoł Paweł w liście do Galacjan 3:12 mówi, zakon zaś nie jest z wiary, ale kto go wypełni, żyć będzie. Jeżeli wypełnisz prawo w sposób doskonały, będziesz żyć. To jest warunek dla tych, którzy chcą być zbawieni przez uczynki. Wypełnienie prawa bez choćby najmniejszego uchybienia. Dlatego, że sprawiedliwego i świętego Boga nie zadowoli nic mniej, aniżeli to. Problem w tym, że oczywiście, tak jak nawet Biblia mówi, nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie ma ani jednego, kto by czynił dobrze, w sposób doskonały, wszyscy zgrzeszyli. Dlatego zbawienia musimy szukać poza nami, w Chrystusie, który jako jedyny wypełnił prawo bez uchybienia i wziął na siebie ciężar moich i Twoich win. Jeżeli tego nie uczynisz, jeżeli nie zaufasz Jezusowi, po prostu jesteś winny w Bożych oczach, jesteś przestępcą złamania Bożego prawa. I Paweł mówi tak, w tych dwóch początkowych rozdziałach. Winny jest zarówno Żyd, który ma Torę, ale nie przestrzega jej, złamał Boże prawo. Winny jest chrześcijanin, który ma Biblię, ale też upadamy i nie przestrzegamy Bożych przykazań. I winny jest poganin, który nigdy nie słyszał Ewangelii. I tutaj oczywiście pojawia się pytanie, no ale jak? Ja rozumiem, że ktoś powie, no rozumiem, że ktoś ma Biblię, wyzna przykazania, łamie je, no i jest winny w Bożych oczach, ale jak może być winny człowiek, który nigdy nie słyszał o Ewangelii, nie ma Biblii, nie zna Jezusa, więc dlaczego ma być winny? Jak Bóg może potępić takiego człowieka? Przecież jego winą nie jest to, że urodził się gdzieś, powiedzmy, gdzieś w dalekim buszu, nigdy nie słyszał o dziele Jezusa. No i odpowiedź jest, no tak, to prawda, nie jest winny tego, że nigdy nie słyszał Ewangelii. Jednak podstawą sądu dla ludzi, którzy nie słyszeli o Bogu, czy o Biblii, o Chrystusie, Jego dziele, jest co innego. Podstawą sądu, i tutaj Paweł o tym mówi, zobaczcie, przeczytamy 11 werset.
Bóg nie ma względu na osobę, bo ci, którzy bez zakonu zgrzeszyli, czyli nie mając prawa, bez zakonu też poginą. A ci, którzy w zakonie zgrzeszyli, przez zakon sądzeni będą. Gdyż nie ci, którzy zakonu słuchają, są sprawiedliwi u Boga, lecz ci, którzy zakon wypełniają, usprawiedliwieni będą. I teraz, skoro poganie, którzy nie mają zakonu, tak, którzy nie mają prawa, z natury czynią to, co prawo nakazuje, są sami dla siebie prawem, chociaż prawa nie mają. Dowodzą też oni, że treść prawa jest zapisana w ich sercach, wszak świadczy o tym ich sumienie oraz ich myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę. Czyli Paweł mówi tak, że ci, którzy nie słyszeli o Jezusie, nigdy nie przeczytali Biblii, nie dotarła do nich wieść w ogóle, że Bóg się objawił w Piśmie Świętym. Paweł mówi, że w pewnych sytuacjach ci ludzie postępują zgodnie z Bożą wolą, ponieważ wiedzą, że tak należy czynić. Oni ukazują, tak jak Paweł mówi, że prawo Boże jest wyryte, wypisane w ich sercach. C.S. Lewis napisał na ten temat: każdemu zdarzyło się słuchać kłócących się ludzi. Mówią na przykład: a gdyby ktoś tobie zrobił coś podobnego, to jakbyś się zachował? Albo: daj mi kawałek pomarańczy, jak ja tobie dałem kawałek swojej. Tak, odwołuje się do jakichś norm postępowania. Albo: przecież obiecałeś, mówi C.S. Lewis. Czyli on tutaj komentuje to w ten sposób, że wypowiadająca te stwierdzenia osoba odwołuje się do jakiegoś wzorca zachowań i oczekuje, że ta druga osoba ten wzorzec też zna i się dostosuje do niego. Czyli nawet nie mając Biblii, taka osoba wie, co należy zrobić, jak należy postąpić. Dlatego Paweł apostoł poucza, że podstawą sądu nad człowiekiem, który nie słyszał nigdy o Jezusie, jest to, co ten człowiek sam wie. Jest jego własne sumienie. Paweł mówi, że tacy ludzie mają treść prawa wyrytą w sercach. Oczywiście nie w szczegółach, ale nie muszą czytać Biblii, aby wiedzieć, że gwałt, morderstwo, cudzołóstwo czy kradzież są złe. Problem polega na tym, że czasami ci ludzie postępują, owszem, zgodnie z tym, co mają w sumieniu, ale też często postępują wbrew temu, co wiedzą. Co oznacza, że taki człowiek, jak każdy inny, jest winny przed obliczem Bożym. Czyli przyczyną sądu nad takim człowiekiem nie jest to, że nie słyszał o Jezusie, tak? To nie jest jego wina. Winą człowieka, który na przykład jest chory, ma wirusa HIV, jego winą są, no powiedzmy, że się zaraził tam poprzez przygodne kontakty seksualne. I to jest jego wina. Niemoralne życie, to jest jego wina. A nie to, że nigdy nie słyszał o lekarstwie na wirusa HIV. Jego winą jest niemoralny styl życia. I tak samo w przypadku sądu nad ludźmi, którzy nigdy nie słyszeli Ewangelii. Bo czasami jako chrześcijanie może słyszeliście ten zarzut, ale jak ty możesz wierzyć, że tacy ludzie nie zostaną zbawieni, skoro oni nigdy nie słyszeli o Jezusie? To nie jest ich wina. Owszem, zgadzamy się, to nie jest ich wina. Podstawą sądu nie jest to, czego nie wiedzą. Podstawą ich sądu jest to, co wiedzą. I Paweł mówi, że poganin, nawet nie znając przykazań Bożych, tak jak wspomniałem, nie cudzołóż, nie zabijaj, on wie, że te rzeczy są złe, a jednak je popełnia. Czy to w myślach, czy w czynach, czy w słowach. Czyli jeżeli człowiek umiera, to nie dlatego, że nie wiem, wina jest w lekarstwie, nie dlatego, że nie wziął lekarstwa, ale dlatego, że ma raka. To rak zabija człowieka, a nie brak lekarstwa. Zabija nas śmiertelna choroba. I tak samo w wymiarze duchowym. Zabija nas grzech, a nie brak lekarstwa. Przyczyną potępienia człowieka jest grzech, a nie to, że nie słyszał o Jezusie. Francis Schaeffer, którego też parę książek wydaliśmy, on to nazwał taśmami prawdy. Nie wiem, czy akurat w tej książce bodajże Śmierć w mieście o tym mówi, jeśli dobrze pamiętam. Taśmy prawdy, to jest taka ilustracja. Napisał, że to tak, jakby każdy z nas nosił na szyi niewidzialny dyktafon, czy powiedzmy telefon, smartfon z włączonym dyktafonem, możemy powiedzieć dzisiaj,
I na tym dyktafonie są zapisane wszystkie nasze słowa wypowiadane do drugiego człowieka. O nim, o kimś innym, o tym, jak ludzie powinni żyć i postępować. I potem ostatecznego dnia Bóg zdejmuje z naszej szyi ten dyktafon i powie: zachowam się w 100% fair. Po prostu odtworzymy tę taśmę z dyktafonu i osądzimy cię w oparciu o to, co sam mówiłeś odnośnie standardów ludzkiego zachowania. I słuchajcie, no jego konkluzja jest oczywista. W obliczu takiego sprawiedliwego sądu nie znajdzie się nikt bez winy. Paweł w tym drugim rozdziale naucza, że nie ci, którzy słuchają o Bogu, będą usprawiedliwieni, ale ci, którzy wypełniają prawo Boże. 13 werset. Nie ci, którzy zakonu słuchają, są sprawiedliwi u Boga, lecz ci, którzy zakon wypełniają, usprawiedliwieni będą. I tu jeszcze raz podkreślę to po raz kolejny. Nie chodzi o zbawienie z uczynków. Nikt z nas nie ma na tyle wystarczająco dobrych uczynków, aby być zbawionym. Zbawieni jesteśmy wyłącznie dzięki uczynkom Jezusa, nie naszym. Ale jednocześnie człowiek, który zaufał Bogu, to człowiek, który będzie chciał przestrzegać prawa. Dlatego Paweł tutaj mówi o przestrzeganiu zakonu. Może nie w sposób idealny, doskonały, ale przestrzeganie przykazań jest dowodem tego, że jesteśmy ludźmi nawróconymi. Drzewo poznajemy po owocach. Nie lekceważymy dobrych uczynków, ale widzimy, że ich miejsce jest na gałęziach drzewa, a nie jako korzeń drzewa. I teraz zatrzymajmy się jeszcze przy tym Pawłowym nauczaniu, że każdy człowiek, również niewierzący, który nie słyszał o Bogu, ma prawo Boże wyryte w sumieniu. I teraz Paweł nie chce przez to powiedzieć, że serce czy sumienie człowieka jest tym najwyższym standardem. Ponieważ również sumienie oczywiście może ulec zniekształceniu, zagłuszeniu z powodu grzechu. Człowiek w swoich nieprawościach, który brnie w zło, może zagłuszać sumienie, może zagłuszać prawdę i to robi. Ale Paweł mówi, że każdy człowiek ma wewnętrzne poczucie istnienia dobra i zła, a więc prawo Boże wyryte w sumieniu. Nie oznacza to, że Biblia naucza, że wszystko, cokolwiek powinniśmy robić, to po prostu postępuj zgodnie z sumieniem. Nie o to chodzi, tak? To nie jest nauczanie. Dobre życie to jest takie, żebyś był wierny swojemu sumieniu, a wtedy będziesz żył w zgodzie ze sobą. Panu Bogu się to spodoba, bo będziesz uczciwy względem siebie. Po prostu, i to często słyszymy ze strony niechrześcijan. Po prostu nie kieruj się jakąś książką, ale kieruj się po prostu własnym sumieniem. I Bóg, jeżeli istnieje, On to przyjmie, Jemu się to spodoba, bo będziesz wierny swoim wartościom. I to jest nauczanie atrakcyjne dla ludzi, którzy chcą ominąć posłuszeństwo Bożym przykazaniom i szukają w sobie samych najwyższego standardu moralnego. Tak, moje sumienie jest najwyższą, najważniejszą miarą oceny tego, czy to, co robię, jest dobre, czy złe. I oczywiście Paweł nic takiego tutaj nie mówi. Paweł nie mówi, tak jak później ludzie w oświeceniu, że objawienie Boże i prawo Boże są niepotrzebne, ponieważ sama natura wpisuje w serca ludzkie świadomość moralną. Nie, takie poglądy oczywiście prowadzą do lekceważącego podejścia do Słowa Bożego. Możemy odpowiedzieć, że jeżeli człowiek niewierzący wie, jak postąpić w jakiej sytuacji, bo sumienie mu to dyktuje, to dlatego, że prawo Boże mówi, co jest dobre, a co złe. A w pewnych kwestiach sumienie właśnie przez to prawo jest ukształtowane. W pewnych nie. Ale pamiętajmy, sumienie musi być prowadzone przez inny autorytet. Dlatego pamiętacie Marcin Luther na słynnym Sejmie w Wormacji, gdzie wezwano go do odwołania tez, wskazał na sumienie i Słowo Boże. Jeżeli przekonacie mnie zgodnie ze Słowem Bożym, że to, o czym piszę, jest błędne, odwołam. I potem dopiero dodał, że postępować wbrew sumieniu nie jest rzeczą bezpieczną.
Słowo Boże, sumienie na drugim miejscu. Sumienie musi być prowadzone przez inny autorytet, abyśmy właściwie rozróżniali, co jest między dobrem a złem. Czyli aby na naszym sumieniu można było polegać, ono musi być kierowane przez Słowo Boże. Bo zobaczcie, są ludzie, którzy popełniają jakąś straszną rzecz, są winni, nawet nie straszną, po prostu no, popełniają jakiś grzech, są winni czegoś i są to, i bywa, że nie mają w ogóle wyrzutów sumienia. Małżonek, który zdradza męża lub żonę, mówi, że ale ja chcę być tylko szczery przed swoim sumieniem i nie mogę żyć dłużej z moją dotychczasową żoną lub mężem, bo byłoby to wbrew mojemu sumieniu. To znaczy, że masz zagłuszone, pokiereszowane sumienie. Pracownik, który okrada pracodawcę, mówi czasami, mam czyste sumienie, bo mój pracodawca mało mi płaci, a jest bardzo bogaty i nawet nie zauważy różnicy, kiedy coś tam podbiorę. Ale mam sumienie czyste. Z drugiej strony są tacy, których sumienie gryzie. Mają niespokojne sumienie, kiedy wcale nie popełnili nic złego. Albo popełnili coś złego, ale to wyznali. I Bóg im przebaczył, człowiek im przebaczył, ale sami sobie nie potrafią przebaczyć i gryzie ich sumienie. Czyli to są przykłady, że czasami sumienie nie jest kierowane przez Boże Słowo. Owszem, nie wolno działać przeciwko sumieniu, ale sumienie może być niestety czasami zagłuszone. Wówczas powinniśmy poddać się działaniu Ducha Świętego, żeby kształtował nasze sumienie w oparciu o Pismo Święte. Zatem, gdyby ludzie, którzy nie słyszeli o Ewangelii, o dziele Jezusa, mogli być zbawieni według ich własnych standardów, zobaczcie, że w ogóle nie ma sensu głoszenie Ewangelii, misja Kościoła. Zobaczcie, co się dzieje, kiedy my jako chrześcijanie opowiadamy dobrą nowinę o dziele Jezusa, kiedy misjonarze wyjeżdżają do innych krajów, kiedy w Gdańsku głosimy, dzielimy się dobrą nowiną z przyjaciółmi, ze znajomymi. Co robimy? Otóż nie głosimy ludziom szybszej drogi do nieba. Nie mówimy im, że wasza droga jest niepewna, wolniejsza i wyboista, a my głosimy wam autostradę Jezusa Chrystusa i zaufaj Jemu, a będziesz miał większą pewność, że znajdziesz się w niebie. Nie. Głosimy ludziom jedyną drogę do Ojca, jaką jest Jezus Chrystus. On sam powiedział w Ewangelii Jana 14:6: ja jestem drogą, prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Nie ma innej drogi. Dzieje 4:12, apostoł Piotr mówi, nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które byśmy mogli być zbawieni. Piotr mówi, nie ma żadnego innego imienia pod niebem, przez które możemy być zbawieni. 1 Tymoteusza 2:5, albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Jeden, nie dwóch, nie trzech, nie więcej. Tak to przedstawia Pismo Święte. Apostoł Paweł w liście do Rzymian 10:13 mówi, że każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Imienie, czyli imienia Jezusa. Ale za chwilę rozwija tę myśl. Ale jak mają wzywać, jeżeli nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak mają usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeśli nie zostali posłani? Jak napisano, o jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. Lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie. Mówi bowiem Izajasz, Panie, któż uwierzył zwiastowaniu naszemu? Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Zobaczcie, żeby człowiek był zbawiony, musi uwierzyć w Jezusa. A jak ma uwierzyć w Jezusa, jeżeli nie słyszał o Nim? Więc konkluzja Pawła jest taka, nie jest taka, że w takim razie będzie zbawiony bez wiary w Jezusa. Nie, jego konkluzja jest, w takim razie musimy jako Kościół, jako wierzący zwiastować. Zwiastowanie jest potrzebne, aby człowiek był zbawiony. I to, co mówię, jest ważne, to jest nauczanie Pawłowe właśnie z tego drugiego rozdziału. To jest ważne, ponieważ szczególnie w
Kościele rzymskokatolickim coraz popularniejsza staje się tak zwana teoria kręgów zbawienia. Może słyszeliście o tym? Mówi ona, i teraz zobaczcie, jakie to jest karkołomne, bo pierwsze stwierdzenie brzmi: poza Kościołem nie ma zbawienia. Nie zaprzeczamy nauczaniu tam, nie wiem, ojców Kościoła, bo w Kościele jest, bo nie ma zbawienia poza Kościołem. Ale pytanie teraz pojawia się, ale czym jest Kościół? I teraz drugi Sobór Watykański, i tutaj inicjatorem koncepcji tych kręgów zbawienia był Karl Rahner, jeden właśnie z głównych teologów na drugim Soborze Watykańskim. Mówił on, że Kościół składa się z kilku kręgów. I wszystkie te kręgi wchodzą w zakres jednego Kościoła. I teraz mówi tak, pierwszy krąg, taki ten w środku, centralny krąg, to jest Kościół rzymskokatolicki. On jest najbliższy prawdy i posiada wszystko, co jest potrzebne do zbawienia. Ma pełnię środków zbawienia. Drugi krąg, troszkę szerszy, to są chrześcijanie z innych wspólnot, a więc ci, którzy wierzą w Chrystusa jako Boga, wierzą w Trójcę Świętą, ale nie zgadzają się z teologią Kościoła rzymskiego, czyli na przykład prawosławni czy protestanci. Trzeci krąg, jeszcze szerszy, cały czas mówimy, słuchajcie, o tych kręgach wewnątrz Kościoła powszechnego, jak naucza Sobór Watykański. Trzeci krąg to są wyznawcy innych religii, w pierwszej kolejności religii monoteistycznych, czyli judaiści i muzułmanie, ale też politeistycznych, na przykład hinduizm. I czwarty krąg, niewierzący, czyli agnostycy, ateiści, którzy kierują się w życiu, tak jak to jest zacytowane, kierują się w życiu dobrem. I teraz zacytuję wam znanego zakonnika Adama Szustaka, znacie go może, nie wiem, czy to jest franciszkanin, czy jezuita, czy dominikanin, jezuita. On mówi tak, komentując tą koncepcję zbawienia kręgów. Czyli poza Kościołem nie ma zbawienia, jednak Kościołem są wszystkie te kręgi. Możliwe jest przejście między kręgami, ale w zasadzie każdy z tych czterech kręgów wchodzi w zakres Kościoła. Dlatego znajdując się w obrębie któregokolwiek z nich, możliwe jest uzyskanie zbawienia. Tak? To nie jest moja interpretacja tej nauki, to jest cytat. Teraz jak na to odpowiedzieć? No, owszem, zgadzamy się, że na przykład judaiści czy muzułmanie nie są w tej samej sytuacji co ateiści, w tym sensie, że światło w judaizmie jest większe aniżeli w ateizmie. W tym sensie, że tak jak Paweł mówi, Żydzi otrzymali prawo Boże, wiedzą, mają przykazania pańskie. Jednak w obu przypadkach mówimy, kiedy rozmawiamy czy to z judaistą i muzułmaninem, a z drugiej strony mamy ateistę czy agnostyka, w obu przypadkach mówimy o ewangelizacji, mówimy o konieczności nawrócenia, a nie o transferach z jednego kręgu do drugiego w celu zwiększenia szansy na zbawienie. Nie mówimy, że lepiej, żeby ateista z czwartego kręgu przeszedł, został, nie wiem, na przykład judaistą, przeszedł do trzeciego, żeby zwiększyć szansę na niebo. I słuchajcie, to nie ma znaczenia, czy jesteś martwy w trumnie, czy jesteś skremowany. W obu przypadkach mówimy o śmierci, o duchowej śmierci. Jedyna droga do zbawienia wiedzie przez opuszczenie również religii bez Chrystusa. Droga do zbawienia wiedzie przez opuszczenie moralności bez Chrystusa, przyjście z wiarą do Niego. Jezus powiedział o sobie, jestem jedyną drogą do zbawienia i życia. Jezus jest jedyną drogą do zerwania kajdanów grzechu. Wiara w Chrystusa to wyjście na wolność, to przejście z ciemności do światła, a nie zwiększenie prawdopodobieństwa na niebo. Pan Jezus powiedział, kto wierzy w Syna Bożego, ma życie wieczne. Ja pamiętam, to był przełom w moim nawróceniu, kiedy jeden z pastorów podkreślił, po pierwsze, czas teraźniejszy, kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Nie może będzie miał, ale ma. I po drugie, no właśnie ta pewność, to jest obietnica. Jezus nie kłamie. Jeżeli wierzysz w Syna,
masz życie wieczne. Tam dalej nasz Pan mówi, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Apostoł Piotr w Dziejach 3:19 mówi, przeto upamiętajcie się i nawróćcie, aby były zgładzone grzechy wasze. I on to mówi do religijnych ludzi, którzy mogli odpowiedzieć, no jak to, my mamy się upamiętać z czego? Przecież chodzimy do synagogi, znamy prawo, znamy rytuały, mamy się nawrócić? A Piotr mówi, tak, upamiętajcie się, nawróćcie się z religijności bez Jezusa. Także nie ma tutaj mowy o prawdopodobieństwie, o zwiększonej szansie, jest mowa o pewności dla każdego, kto zaufał Jezusowi. Dlatego Pismo Święte przykłada wielką wagę do głoszenia słowa. Wiara rodzi się nie z tego, że usiądziesz w wygodnym fotelu i będziesz czekał na olśnienie albo światło z nieba. Nie rodzi się w wyniku jakiejś kontemplacji, doznań, ale w wyniku słuchania Słowa Bożego. Ja myślę, że znając świadectwa, no niektóre świadectwa wasze znam, niektórych może słabiej, ale myślę, że jest wspólny mianownik. Słowo Boże. Że w taki czy inny sposób usłyszeliście Słowo. Czy to poprzez jakiś filmik na YouTubie, czy przez jakąś ewangelizację, czy przez Biblię, którą przeczytaliście w domu, wierzącego, którego spotkaliście, który wam zwiastował Słowo Boże. Wiara rodzi się w wyniku spotkania z Chrystusem, przemawiającym poprzez Pismo Święte. Dlatego tak ważna jest służba Ewangelii, tak ważna jest kaznodziejska, ewangelizacyjna rola Kościoła. Kościół wierny Bogu to Kościół, który nie milczy. Nie możemy na przykład zamienić się w rodzaj jakiejś fundacji charytatywnej. Oczywiście robimy to, staramy się pomagać potrzebującym, bo wiara bez uczynków jest martwa, ale to nie charakteryzuje Kościoła. Pierwszą naczelną rolą Kościoła jest właśnie rola kaznodziejska, zwiastowanie słowa, wierne sprawowanie sakramentów. Także uznaj to za przywilej, że jesteś częścią Kościoła powszechnego, uznaj to za przywilej, że jesteś częścią Kościoła lokalnego, gdzie Słowo jest czytane, Słowo Boże jest śpiewane, Słowo Boże jest wyjaśniane i dziel się dobrą nowiną. Czytaj Pismo Święte w domu, nie tylko słuchaj w kościele i opowiadaj o dziele Jezusa tym, których Bóg stawia na twojej drodze. I to oczywiście nie w jakiś sposób nachalny, sztuczny czy fanatyczny, bo to często ludzi odstrasza. Po prostu wykorzystuj takie naturalne okazje, które Bóg ci daje, żeby mówić o Ewangelii. Albo zaprosić ludzi do miejsca, gdzie Ewangelia jest głoszona. Czyli na przykład zaprosić na nabożeństwo czy jakieś spotkanie kościoła. I w ten sposób uczestniczysz właśnie w tej wspaniałej Bożej misji niesienia lekarstwa ludziom, którzy go potrzebują. A wielu z nich nawet sobie nie zdaje sprawy z własnej choroby, a tym bardziej istnienia lekarstwa na nią. Ostatni werset tej sekcji, którą dzisiaj przeczytaliśmy, 16, mówi, że będzie to w dniu, kiedy według Ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa. I Paweł tutaj mówi o mojej Ewangelii, ale w tym sensie, nie w tym sensie, że to jest Ewangelia, którą wymyślił. Nie, mówi, że to jest Ewangelia, którą zwiastuje, którą opowiada. I mówi, Ewangelia to jest dobra nowina, która jest nowiną od Boga. I ta Boża dobra nowina dla człowieka jest o tym, że Syn Boży stał się człowiekiem, umarł i zmartwychwstał, aby nas pojednać z Ojcem. I ta Ewangelia w tym 16 wersecie mówi też o dniu, w którym wszystkie ukryte sprawy ludzkie przestaną być ukryte. Czyli Bóg będzie sądził ukryte sprawy ludzkie przez Chrystusa. Dlatego albo twoje grzechy przyniesiesz pod krzyż, albo Bóg je, można powiedzieć, objawi na sądzie ostatecznym i będziemy sądzeni. Czyli dla niektórych Jezus okaże się być Zbawicielem, ale dla niektórych będzie sprawiedliwym sędzią. Wszystko, co ukryte i niewyznane, będzie obnażone. Dlatego wezwanie Ewangelii jest wezwaniem do wyjścia z ciemności i pójścia do światła.
pamiętajcie, nie ma czegoś takiego, jak grzech ukryty na zawsze. Możemy grzech bez problemu ukrywać przed ludźmi, ale nie przed Bogiem. Albo człowiek przyjdzie ze swoją winą do Boga i wyzna je, albo Bóg ujawni je na sądzie i wyda sprawiedliwy wyrok. I dwie myśli na sam koniec. Pierwsza, jeszcze raz, powołaniem Kościoła jest głoszenie Ewangelii. Jest głoszenie nie Kościoła, ale osoby. Głosimy osobę Jezusa Chrystusa i teraz wszelkiemu stworzeniu. Nie możemy stwierdzić, że kogoś pominiemy w opowiadaniu mu o dziele Jezusa, albo ten człowiek ma już swoją religię, swoje przemyślenia, swoją filozofię, swój ułożony, wygodny świat, swoje poglądy, które mu przypasowały i jest mu dobrze z sobą samym. Nie nieśmy mu żadnego niepokoju, dyskomfortu. No nie, człowiek bez Chrystusa ginie, nawet jeżeli jego poglądy i samopoczucie wskazują na coś innego. Są ludzie, którzy mają śmiertelną chorobę, ale nie wiedzą jeszcze o niej. Do czasu, aż pojawią się jakieś niepokojące symptomy. Dlatego tak ważna jest ta kaznodziejska rola Kościoła, każdego z nas. I po drugie, jeżeli czytasz pierwszy rozdział Listu do Rzymian o tych poważnych grzechach pogan, tam jest mowa o aktach homoseksualnych, o straszliwym bałwochwalstwie, rozpuście. Jeżeli myślisz, ja taki nie jestem, ja nie postępuję tak, jak ci ludzie postępują, oni są zdegenerowani, nie ja, to pamiętaj, że przychodzi za chwilę drugi rozdział, gdzie Paweł mówi o problemie ludzi religijnych, problemie Żydów, problemie moralistów, którzy właśnie mówią, ale ja taki nie jestem. Nie bądź jak starszy brat z podobieństwa o synu marnotrawnym, czyli zadowolony z siebie, czekający na pochwałę ojca, że nie jestem tak zepsuty jak ten młodszy brat. Ten starszy brat, mówiliśmy o tym ostatnio, ten starszy brat potrzebował nawrócenia, tak samo jak młodszy. Różnica polegała na tym, że ten młodszy właśnie widział swoją beznadziejną sytuację i z żalem wrócił do domu ojca, a starszy był zaślepiony, sądząc, że nie jestem taki zły, postępuję nienagannie, należy mi się pochwała albo nagroda od ojca. To jest samozwiedzenie, to jest pycha i zawiść. Dlatego Paweł odpowiada Żydom i odpowiada nam, chrześcijanom. Jesteś w tej samej sytuacji, co poganie. Jeżeli chlubisz się, że masz Biblię, czytasz Biblię, znasz Biblię, masz Kościół, chodzisz na nabożeństwa, że jesteś porządny, ale nigdy nie żałowałeś swoich grzechów i nigdy nie zaufałeś prawdziwie Jezusowi. Także nie tylko rozpustnicy, bałwochwalcy czy złodzieje są winni złamania prawa. Ja jestem winny złamania prawa, ty jesteś winny, do tego potrzebuję Jezusa. Ty też. Dzisiaj. Codziennie. Dlatego zwracajmy się do Niego z wiarą każdego dnia, bo potrzebujemy Jezusa tu i teraz. Nie możesz nigdy powiedzieć, a ja idę do kościoła, żeby usłyszeć jakichś takich rewelacyjnych newsów, jakiś, powiedz coś pastorze, coś, czego nie wiem. No, mam nadzieję, że czasami słyszysz coś, czego nie wiesz, ale jeżeli słyszysz zwiastowanie o krzyżu, to nie możesz odpowiedzieć, a ja to słyszałem, kiedy się nawracałem. Powiedz coś świeżego, coś nowego. Potrzebujesz krzyża i słuchania Ewangelii dzisiaj. Regularnie. Nie głosimy Ewangelii tylko niewierzącym. Sami musimy się, można powiedzieć, karmić tą dobrą nowiną, regularnie udawać się do Chrystusa, pamiętając, dzięki komu stoimy, dzięki komu trwamy, gdzie jest źródło naszego wytrwania w wierze. Pomódlmy się. Ojcze, wiemy, że jesteś obecny pośród nas w osobie Twojego Ducha. Modlimy się, aby Twój Duch kontynuował w nas Twoje dzieło, Panie, aby zaszczepiał je w nas, przypominał Twoje słowo i nie tylko dzisiaj, tutaj na nabożeństwie, ale w ciągu całego tygodnia, abyśmy żyli Twoim słowem na co dzień. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa. Amen.